Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I expected amen. Spodziewałam się amen. Hallelujah. Well, hallelujah. Okay, the word hallelujah. Słowo hallelujah. Come, you can get it from the book of Revelation. Możecie, jest to z objawienia Jana. Chapter number 19. Rozdział 19. Verse number 1 and 2. Wers numer 1 i 2. So the word hallelujah can be described. I słowo hallelujah może być opisane through actions. Przez działania. And I've seen you doing it here. I widzę, że wy tutaj to robicie. It means jumping for the Lord. To znaczy skaczecie, rozkakujecie dla Boga. Making noise for the Lord. Znosicie głos dla Boga. Running for the Lord. Biegacie dla Niego. It is an Hebrew word. I w Hebrajczyków 1. So when at times say hallelujah. Gdy się mówi hallelujah. I always describe it in movements. To jest opisane w ruchu. So, when I saw something here, kiedy coś zobaczyłem tutaj, I'm sorry, please. Przepraszam. Szofer. I felt like using it to describe the word hallelujah. Poczułem się, jakby to opisywało słowo alleluja. So the angels in heaven, anioły w niebie, are singing hallelujah. Śpiewają alleluja. Hallelujah. 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 So it connects us into the heavenly realms. To łączy nas z niebieskimi hymnami. Praise the Lord. Chwała Panu. Praise the Lord. Chwała Panu. I was expecting amen. Spodziewałem się amen. Praise the Lord. Chwała Panu. Praise Jesus. Chwała Jezusowi. Amen. Praise Jesus. Chwała Amen. Hallelujah. Okay, also I've been trying to do things the Polish way. Także próbowałem robić rzeczy po polsku. Because some of you will come to Kenya and be surprised, so I want to connect you in advance. Ponieważ niektórzy z was byli, przyjadą do Kenii, to... That was by the way. Ale to przy okazji. Part of introduction. That was by the way. To było przy okazji. I was just introducing myself. Żeby przedstawić mnie. I'm Kennedy Mnai. Nazywam się Kennedy Mnai. My names. Moje imię. My names are Kennedy Mnai. Moje imiona są Kennedy Mnai. I was born in a very remote village. Urodziłem się w bardzo odległej wiosce. I've got my much and more to say about my life. Mogłem dużo powiedzieć o moim życiu. I was not born saved. Nie urodziłem się zbawionym. I was born in a village where my father died without stepping in a church. Urodziłem się w wiosce, gdzie nie chodziliśmy do kościoła. My mother is still alive. Mój tata umarł, nie chodząc do kościoła, moja mama ciągle żyje. 91 years of age. Ma 91 lat. But still religious. Ale ciągle jest religijna. She could go to church occasionally. Chodzi do kościoła tylko okazjonalnie. On 25th to celebrate Christmas. Żeby 25 celebrować Boże Narodzenie. And on the first of January to celebrate New Year.
i żeby 1 stycznia obchodzić Nowy Rok. So I was born in such an environment, so you will not hear the word Jesus. Więc urodziłem się w takim środowisku, gdzie nie możecie, gdzie nie ma Jezusa. Rituals were part of life. Rytuały, wszelkie te obrządki, były częścią życia. Traditions were part of life. Tradycja była częścią naszego życia. Immorality, sexual immorality was part of life. Seksualna niemoralność, rozwiązłość też była częścią naszego życia. Enmity within the village, there was nothing godly. W tej wiosce nie było nic co było Boże. Witchcraft was the normal way of living. Czary były normalną częścią naszego życia, normalnym sposobem naszego życia. Alcoholism, drunkenness was part of life. Alkoholizm i uzależnienie od narkotyków to była część naszego życia. Illiteracy, because nobody will tell you to go to school. Analfabetyzm to też była część naszego życia, ponieważ nikt ci nie mówił, żebyś poszedł do szkoły. Okay. You can describe the level of poverty, but with us it was part of life. I teraz można opisać poziom biedy, ale ubóstwa, ale dla nas to była część naszego życia. You could be very much advantaged to having a shot only. Wyzwaniem było posiadanie nawet spodenek. But on top you could see my brother Thomas. Thomas who? Dorazola. Dorazola. You could remember the way he was here. Pamiętacie Tomka Dorazolę, który był tutaj? So when we were growing young. Bez koszulki, więc gdy my wzrastaliśmy. The only clothes you could afford is a short. Jedyną częścią ubrania, na którą mogliśmy sobie pozwolić, to były shorty. But the whole body was naked. We were half naked walking. Ale pozostała część ciała była naga, więc chodziliśmy w połowie nazy. And because of that, you could not even be closer to any school. I chociażby z powodu tego trudno było pójść do jakiejkolwiek szkoły. Those people who are a bit able, that is why you could afford a short and a shirt or a t-shirt, they were the only people who could go to school. I tylko ci ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby mieć shorty i do tego jeszcze t-shirt, mogli sobie pozwolić, żeby pójść do szkoły. Count me to be one of them who could not go to school because of only short and no shirt. I było tak, że niektórzy nie mogli sobie pozwolić, żeby pójść do szkoły, mieli tylko spodenki, a nie mieli. In a village where the only job you could do was to go and look after cattle, after animals or as after cows. W wiosce, gdzie jedyną pracą tak naprawdę było wypasanie bydła. So there was no reason as why you needed shoes. Nie było także żadnej potrzeby, żadnego powodu, dla których powinieneś posiadać buty. And if there were shoes, nobody could buy for you because my parents had no money. Nobody was having money within, even to buy slippers only. I tak naprawdę nikt nie miał nawet pieniędzy. Moi rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby kupić mi jakiekolwiek buty albo nawet po prostu jakieś takie klapki. Taking bath or bathing was optional. Kąpiel, w ogóle mycie się było też opcjonalne. Otherwise nobody could tell you to go and bath because we were bathing in deep in the village where we could look after cattle. I nikt nawet ci nie mówił o tym, żebyś mógł się gdzieś tam pójść umyć, bo kąpaliśmy się. Yes, looking after them. Bo kąpaliśmy się, myliśmy się tam, gdzie chodziliśmy gdzieś z tym bydłem. So this kind of life. Więc ten rodzaj życia. You will not see any church around. Nie zobaczysz tam żadnego kościoła. Nobody will tell you about Jesus. I nikt ci nie powie o Jezusie. But traditions were in the system. Ale tradycja była jakby naszym systemem. We could get into every bad activity by learning from the older ones. Więc chodziliśmy wszelkie złe aktywności przez to, że uczyliśmy się od ludzi starszych. Jak tylko to więc tradycja, to co oni nazywają tradycją, to są te wszystkie takie rytuały, z którymi się wiążą ich plemienne różnego rodzaju takie czynności, tak? Więc wszystkie te czary zaliczane są też do tradycji.
So the level of poverty was not only on the attires, but we could only survive on one meal per day. Więc ten poziom biedy był też taki, że tak naprawdę trwaliśmy o jednym posiłku tylko. And this meal could be in the middle of the day. I ten posiłek był w środku dnia. If not in the middle of the day, in the afternoon, you eat once and sleep. Yes, in the middle of the day, that is lunch only or supper only. You could choose. Więc ten posiłek był tak, że trzeba było wybrać. Albo to był jeden posiłek w ciągu dnia, albo to była tylko kolacja. I trzeba było wybrać, który to będzie posiłek. Our houses were grass touched. Nasze domy były takie pokryte trawą. So if you could see an iron sheet within the area, that person was the richest. Więc jeżeli się widziało. Yes. Jeśli widziało jakby dom pokryty blachą, to znaczyło to, że była to najbogatsza osoba. So you can see what were we sleeping on. Więc żeby wam wytłumaczyć w ogóle, na czym też na przykład spaliśmy. The mattress was the skin of the animals. Materacami naszymi była skóra zwierząt. When a cow was slaughtered. For meat. Kiedy jak to jakieś bydło było, tak, jakby gdzieś tam zabijane i przeznaczone na mięso. The skin could be prepared well. Skóra mogła być dobrze przygotowywana odpowiednio. Then when it is put outside of the sun, it becomes dry. I wystawiona na zewnątrz na słońcu, żeby wyschła. So a time to sleep. All children, you sleep on one skin. Więc to nadchodziła pora snu, wszystkie dzieci. And the other one, we shall cover ourselves with. I następną się nakrywaliśmy. Nothing like education. Nie było niczego takiego jak edukacja. So I came up in such environment. Więc w takim środowisku, to było moje środowisko, w takim wzrastałem. So with time, I was good in physical education. I had a talent. W tym czasie byłam bardzo dobry, jeżeli chodzi o coś, co my nazywamy tutaj WF. Miałam talent. So this talent attracted many people. I ten talent przyciągał wielu ludzi. I can do somersault. I don't know if you know somersault. Physical education. Yes. Salta. Tak? Potrafiłem robić salta. Okay, I can do cartwheels. So, this gave me favor. I to dawało mi przychylność. With my friends. Od przyjaciół. So they wanted me to be with them. I oni chcieli, żebym ja był z nimi. This is how I started going to school. I tak się zaczęło moje chodzenie do szkoły. Now going to school, my friends could share with me the uniform. I ci moi przyjaciele, ci, którzy jakby pociągnęli go do szkoły, podzielili się z nim uniformem takim, który nosi się do szkoły. So also somehow my parents got interested, but they had no money to support me. I moi rodzice też się zaczęli tym interesować, mimo że nie mieli w ogóle pieniędzy, żeby mnie wspierać. Because of the physical education kept me from class 2, 3, 4. When I reached class 5, I started playing football. Now the talent also I could you see, physical education is for younger people, younger kids. Ten talent, tak, ten fizyczna taka zdolność pozwoliła mu przechodzić przez kolejne klasy, łącznie do tej gdzieś klasy 5, bo to był taki jego dar. I pozwoliła mu w końcu być, pozwoliła Kanadzianowi być w końcu zawodnikiem takim, grającym w piłkę. So immediately I got, as I grew, now I could go closer to football field. Więc jak wzrastałem, to byłem coraz bliżej do boiska piłki nożnej. Then the talent of playing football started manifesting. I talent ten do grania w piłkę się coraz bardziej manifestował. At a very tender age. W bardzo takim wczesnym. In Kenya we don't have football clinics.
W Kenii nie mamy jakichś takich futbol klubów? Football schools. Szkółek takich bardziej. Okay, we don't have a good strategy to build up talent. Nie mamy strategii, jak budować ten talent. So when somebody sees you doing it, he will get interested and also on individual capacity. Więc jeżeli ktoś jakby zobaczy kogoś, że ktoś ma ten talent, to jakby będzie się tym interesował, tymi twoimi. To cut the story short, I started playing football when I was in class 6. Skracając historię, zaczęłam grać w futbol, gdy byłem w 6 klasie. This made teachers to love me. I to spowodowało, to sprawiało, że nauczyciele mnie kochali. So they kept me in school. Więc trzymali mnie w tej szkole. When I wanted books, teachers could give me. When I wanted books. Kiedy chciałam, żeby nauczyciele dali mi książki. When my uniform was torn, they could buy for me. Gdy chciałam, nauczyciele dawali mi książki, dostawałam też mundurek ten szkolny. After seeing that football was keeping me in school, I started playing seriously. I gdy zobaczyłam, że to futbol jest stanie mnie utrzymać w szkole, zaczęłam to traktować i poważnie, i grać poważnie. This gave me many friends in school. I to dawało mi wielu przyjaciół w szkole. At times now I could not go and sleep at our home. Nawet nie chodziłem spać do domu. I could sleep with my friends. Mogłem spać z moimi przyjaciółmi. Some of them could sympathize with me. Część z nich się jakby utożsamiała ze mną, była moimi takimi. And give me what they saw I needed. Sympathize with me. It's okay. When I don't have something that they have, they will give me. Oni mi też współczuli, tak? I dzielili się ze mną tym, czego ja potrzebowałam, na przykład nie miałam. The level of playing was increasing. I poziom, na jakim grałem, się wznosił. I did my primary level. Skończyłem ten taki poziom wczesnej edukacji. While I was playing here, a high school teacher identified me. I gdy grałem wcześniej, to nauczyciel z tej szkoły średniej mnie zobaczył. I never passed well my primary level. Nigdy nie zdałem jakoś bardzo dobrze tych moich testów w tej szkole podstawowej. Because most of my time I was playing football. Ponieważ większość mojego czasu spędzałem grając w futbol. But partly I could read. Ale potrafiłem czytać. Because it was football that was making me to be in school. Ponieważ to futbol sprawił, że ja byłem so w szkole. So I had to be very smart in playing football to continue learning. Więc starałem się być bardzo taki mądry w tym graniu w futbol, żeby móc kontynuować naukę. I joined high school. Poszedłem do szkoły średniej. I was kept in the school without my parents knowing. Byłem w szkole średniej, na mojej rodzice nawet nie wiedzieli. I can remember. Yes, I can remember one time my mother didn't know which school I was learning in high school until she asked. So I just one day saw her coming. Because moi rodzice się dowiedzieli w ogóle po pewnym czasie, moja mama, że ja jestem w szkole średniej, bo rodzice o tym nie wiedzieli nawet. So as I kept playing football, I was moving away from home, away from the family members, away from the ancestral land. Grając w futbol, oddalałem się coraz bardziej od mojej rodziny, od rodzinnego domu, od tamtych przyjaciół. But advancing a bit in my education. So I completed my fourth form because of the same talent of playing football. So, fourth form, high school. Więc ukończyłem tak naprawdę tą czwartą klasę w szkole średniej przez to właśnie, że grałem w ten futbol. So when I was almost completing my high school, another person from a club now again identified me. I gdy kończyłem tą czwartą klasę szkoły średniej, kolejna osoba z klubu takiego piłkarskiego zobaczyła mnie. So I never returned to our home. Więc już nigdy nie wróciłem do domu. Again, I went to Webuye. Przeprowadziłem się za to do Webuye. Now not in a school, but playing for a club. I teraz już nie grając jakby w szkole, ale dla klubu. Sponsored by a paper factory. Sponsorowanego przez fabrykę papieru. I didn't know anybody in that area. Nie znałem nikogo w tamtym rejonie. But they just saw the talent. Ale oni zobaczyli we mnie talent. They loved me. I pokochali mnie. They supported me. I wspierali mnie. Then
You see, for you to be identified as a player, also you must be given a card. I żeby w ogóle być zidentyfikowanym jako taki zawodnik grający, musisz mieć także kartę, kartę zawodniczą. I succeeded to get a card. I mi się udało dostać taką kartę. So I was given a casual employment in the factory. I zostałem zatrudniony w tej fabryce papieru. So I could work and play football. Więc mogłem grać i mogłem pracować i grać w futbol. But I don't want to jump here. As I continued playing football, gdy dalej grałem w futbol, I became a darling to many. A darling. Byłem takim ukochanym dla wielu, tak? So getting into sexual sin was there. Because ladies in Kenya, they love footballers. A ponieważ dziewczyny w Kenii kochają zawodników futbolowych, więc było też dużo gdzieś tam dziewczyn angażowanych. So I could really easily get involved into sexual immorality, fornication. Więc mam za sobą różnego rodzaju też takie, byłem zaangażowany w różnego rodzaju pozamałżeńskie stosunki seksualne. No going to church. Nie chodziłem do kościoła. Because footballers, they are busy from Monday to Monday. Ponieważ futbol był zajęciem od poniedziałku do piątku. On Monday you are practicing up to Friday. Od poniedziałku zaczynasz ćwiczyć aż do piątku. Up to Thursday, Friday you are traveling to go for a match. A w piątek jeździsz na, później i dalej jeździsz na mecze. On Saturday and Sunday you'll be playing a league match. W sobotę i w niedzielę grasz mecze ligowe. And people fellowship on Sunday and Friday. On Sunday and Saturday. So I could not get anywhere. I z tego powodu nie mogłem tak naprawdę ani w sobotę, ani w niedzielę nigdzie pójść do żadnego kościoła. So I cannot say I was religious because there was no religion I could hear about. Więc nie byłem religijny, bo też można powiedzieć, że nigdy nie słyszałem, bo nie było żadnej religii, której nie mogłem usłyszeć nawet. It was all about football and anything that surrounded football. A w mojej głowie był tylko futbol i wszystko to, co było wokół tego futbolu. So one day. Więc pewnego dnia. We were living in a house called a clubhouse. Mieszkaliśmy w takim domu, w takim budynku klubowym. So it happened that I never went for practice. Się zdarzyło, że nie poszedłem ćwiczyć. So as we lived together within the neighborhood, there was a lady called Perez. I mieszkaliśmy obok takiej kobiety, była naszą sąsiadką, nazywała się Perez. Who one time invited me, they had a meeting like this one. Która pewnego dnia zaprosiła mnie na spotkanie takie jak tutaj. I didn't know what could happen in that meeting. Ja nie wiedziałam, co się może stać na tamtym spotkaniu. So when I went to that meeting, kiedy poszedłem na tamto spotkanie, she just told me to sit behind. Powiedziała mnie, żebym usiadł gdzieś w tyle. And because she was one of the praise and worship team members. Ponieważ ona była jedną z częścią uwielbienia. She just kept on doing the usual. Więc ona robiła. But I was seated behind. Ale ja siedziałam z tyłu. So there was a man of God. I tam był Boży człowiek. Who was preaching that day. Który głosił tego dnia. So he started talking about Jesus Christ. I on zaczął mówić o Jezusie Chrystusie. Jesus Christ that heals. O Jezusie Chrystusie, który uzdrawia. Jesus Christ that delivers. O Jezusie Chrystusie, który nas uwalnia. Jesus Christ that does miracles. O Jezusie Chrystusie, który czyni cuda. That if you come to Jesus Christ, demons will not haunt you. I jeżeli przyjdziesz do Jezusa, to demony nie będą, nie będziesz jakby pod posiadaniem demonów. Let me tell you before, I could not sleep comfortably. Pozwólcie mi tylko jakby powiedzieć. Zanim to się wydarzyło, nawet nie mogłem spać spokojnie. Because when I was asleep at times, demons would come at night. Ponieważ gdy spałem, demony mogły do mnie przyjść i przychodziły w nocy. So it was rough. I to było takie trudne, przerażające. If somebody told me that if you accept Jesus Christ, ale jeżeli ktoś by mi powiedział, że jeżeli przyjmiesz Jezusa, your life will never be the same again. Twoje życie nigdy nie będzie takie same. I ran forward to test that Jesus. Yes, when he said that if there is somebody in this house that wants to accept Jesus Christ,
jeżeli byłby chociaż jeden w tamtym domu, który by przyjął Jezusa. Okay, he was testifying a bit of his life. He was coming from Kericho, I think, towards Masai Mara. The preacher, yes. I tamten człowiek, który głosił w tym kościele, to był takim człowiekiem, który przyjechał z miejscowości Kericho, he talked of his life before he got saved. I on opowiedział o swoim życiu, zanim został zbawiony. Then I saw some similarities. I zobaczyłem coś w tym podobnego do mnie. Then I said, if God has changed him like this, pomyślałem, że jeżeli Bóg mógł zmienić jego, I can also be changed. Ja także mogę się zmienić. When he requested for people to come for salvation, i kiedy on powiedział do ludzi, żeby przyszli ci, którzy chcą zbawienia, I said I want to experience this Jesus. To ja powiedziałem, że ja chcę doświadczyć tego Jezusa. I ran forward. I wyszedłem do przodu. Wybiegłem. Then he led me into a prayer of confession. I on poprowadził mnie w modlitwie grzesznika, wyznania Jezusa. He led me into a prayer of commitment to Jesus. Poprowadził mnie w modlitwie przyjęcia Jezusa. And prayed over me. I pomodlił się za mnie, o mnie. Then from there I was called into a corner. Stamtąd zostałem poproszony, żeby przejść do rogu. Then I was told about if I want to grow in Christianity, I must have a fellowship. I oni powiedzieli mi, powiedziano mi tam, że jeżeli chcę wzrastać w chrześcijaństwie, to potrzebuję wspólnoty. So I had to look for a church. Więc zacząłem szukać kościoła. To be taught on how to pray. Żeby nauczyć się, jak się modlić. Read the word of God. Jak czytać Boże Słowo. And about the Spirit of God. I o Duchu Świętym. So I joined another church. Więc dołączyłem się do kolejnego kościoła. After the conference, I could go with Perez to their church. Po tej konferencji, do której mogłem pójść z tą panią Perez. I started going to church from that time. I od tego czasu zacząłem chodzić do kościoła. Okay, I'm talking about 95, 96. I mówię o latach 95. Many things have happened that if I start testifying now, we shall go home tomorrow. So please, I'm not touching there. Więc jeżeli bym zaczął w ogóle opowiadać wszystko tak szczegółowo, to poszlibyśmy do domu jutro. I'm cutting things short. Więc skracam tę historię. My life is too, it has a lot of things to say. Bo w moim życiu jest bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. So it is when I was introduced to the word, the Holy Spirit. Yes. No. You see, after getting saved, I didn't know anything about the Holy Spirit. Po daniu życia Jezusowi nie wiedziałem za wiele jeszcze o Duchu Świętym. So it is when I was now being taught bit by bit, bit by. I took some months. I byłem uczony stopniowo, uczyłem się stopniowo, to zajęło trochę miesięcy. So another person, another man of God came from Kitale. I następny Boży człowiek przyjechał z kolejnej miejscowości, która się nazywa Kitali. He talked about the Spirit of God and said, if somebody is here and wants to be filled. I on mówił o Duchu Bożym, powiedział, czy jest tutaj jakaś osoba, która chce przyjść, żeby być napełniona Duchem Świętym. When I heard of being filled and talking, i ja pobiegłem pierwszy, ja chciałem. Then he prayed over me. I on się mnie pomodlił. I was slain in the spirit. Upadłem pod mocą. Then I got into another world, talking in tongues. I dostałem się, byłem jakby w innym świecie, mówiąc w językach. I took time in another world, talking in tongues. Yes, I took a lot of time. I dużo czasu jakby mówiłem w tych językach. So by then my tongue was like fire. I moja mowa była jak ogień. Then immediately I felt a lot of peace in me. I poczułem sobie bardzo dużo pokoju wewnątrz. Followed by a joy, joy that was not normal. I radość, która była ponad naturalna. Then I said, "What?" So he has come. I didn't know. To on przyszedł. But the Spirit of God was in me.
Duch Boży był we mnie. So I had again to be enlightened. So in short, after being spirit filled. After being spirit filled. Yes. Po wypełnieniu Duchem Świętym. I now got the courage. Przyszła do mnie olbrzymia odwaga, dostałam taką olbrzymiej odwagi. I could talk of Jesus Christ. Mogłem mówić o Jezusie. But I was still playing football. Ale ciągle grałem jeszcze w futbol. So my prophet here, Nabi. Mój prorok. She has talked of fatherhood. Mój prorok tutaj mówił w ojcostwie. Having your spiritual father. O posiadaniu duchowego ojca. I operated without a spiritual father. A ja wtedy żyłem bez tego duchowego ojca, bo poruszałem się bez though tego. Saved, though I was saved, though I was saved. Mimo, że byłem zbawiony. Spirit filled. I wypełniony Duchem Świętym. But I didn't have my spiritual father. Ale nie miałem mojego duchowego ojca. It affected me. I to jakby źle na mnie działało, tak? And in my life, I had nobody to give me direction. Bo w moim życiu nie było nikogo, kto by dał mi wskazówki, kierunek by mi wskazał. It has been a long, long, long journey. I to była długa podróż. I'm jumping. Przeskakuję dalej. The company I was working with collapsed. Fabryka, dla której pracowałem, splajtowała. I was used to getting salary. I musiałem gdzieś, przestałem zarabiać, więc musiałem gdzieś zarabiać Kennedy pieniążki. So there was no salary. Już teraz nie miałem żadnej pensji. Could not pay house rent. Nie miałem za co zapłacić za czynsz, za wynajem domu. I could not pay school fees for my children. Nie miałem z czego zapłacić za szkołę moich dzieci. And I was married. I byłem żonaty. It so happened that now things were worse in my life, but saved. I byłem zbawiony, ale rzeczy były gorsze w moim życiu. I had already started preaching, but in the rural, that church was about 10 people. I w tym czasie już głosiłem w takich wiejskich obszarach, w kościołach, w których może było po 10 osób. So, it was so funny, but now the church could not support me. Ale w tamtym czasie kościół nie był w stanie mnie wspierać finansowo. In the reserve, they were also in need, because they were used to a pastor who is working. Ponieważ tam, w tych wieńskich rejonach, oni są także w wielkich potrzebach. Now the job is gone. Nie ma, a teraz nie ma pracy. Nobody to support you. Nikogo, kto może mnie wspierać. It was rough. I to było bardzo trudne. As a man, if it comes a time that you cannot provide. I przychodzi taki czas, że ty jako mężczyzna nie jesteś w stanie zaopatrzyć swojej rodziny. All over it is painful. I to jest bolesne. So the wife that I had could not, and I repeat, could not afford to be with such a man. I ta żona, którą wtedy miałem, nie chciała ze mną być dalej. So it so happened that I was rejected now. I tak się stało, że odrzuciła mnie. Because again here, eating became a problem. Ponieważ nawet pożywienie było problemem. It was hard life, but no friend. I to było trudne życie bez przyjaciół. So the lady decided to go back to their home. Ta kobieta zdecydowała się wrócić do jej domu. I remained alone. I ja zostałem sam. With my kids. Z dziećmi. So I didn't know that the parents had already also seen I was not able. You see, in Kenya, when a lady gets married to somebody, parents will look at you if you can provide, because you will give a bride price.
W Kenii jest coś takiego, że gdy kobieta wychodzi za mąż, to rodzice się przyglądają, czy jesteś w stanie tak naprawdę jej zapewnić też takie życie i wsparcie, bo jest też price. Yes. Jest też cena za pannę młodą. So I could not do it. I could not make it. I ja temu nie byłem w stanie już podołać. So now that she saw I was down to earth, I had nothing. Totally. I ona zobaczyła, że ja byłem na dole kompletnie bez niczego. At their place, there were, I don't know how it happened, but I just because she could not come back. I was just told that she had already gotten engaged to somebody else. Dodatkowo powiedziano mi również, że ona gdzieś tam się zaręczyła z kimś innym. A pastor without a wife. A ja byłem pastorem, który nie miał żony. Married already. Żonatym. Reason? You cannot. The situation is hard. All over. Employment is not there. Ladies, if you are here and you are married because of what your husband has, please. Please. Nie było zatrudnienia. I never had anything. Teraz nie miałem nic, a jakby ta żona wcześniej wyszła, to za niego tak naprawdę za mąż, patrząc na to, co on miał, tak? Then also I felt I was suffering from the spirit of rejection. Cierpiałem także z powodu ducha odrzucenia. Okay, it was rough. I to było dla mnie też. Number one, the pain of being rejected by your wife. Po pierwsze, ból bycia odrzuconym przez twoją żonę. So I had to go to the government. Poszedłem do takiego urzędu, do rządu. To help me. Żeby mi pomógł. No, that because in Kenya women are protected. Ponieważ w Kenii to kobiety są chronione. Dzieci są chronione. So I had to go and report, please, I have my children. Will you please help me? I poszedłem do nich i powiedziałem, proszę was, czy możecie mi pomóc? My wife, because as a man, a pastor, ponieważ jako mężczyzna i pastor, how will I preach without a wife? Jako mężczyzna i pastor, jak mogę też głosić bez żony? Okay, they gave me a letter and I still have that letter today, but she went, I've never seen her. I oni mi dali taki dokument, list taki, i mam ten list do dzisiaj, ale ona odeszła. Just to explain my wife, yes, pastor, yes. So, let me cut it short. Skrócę to już. No, it was rough because in Kenya. I muszę. You can preach without wife. It cannot happen. Głoszenie bez żony w Kenii było trudne naprawdę. Niemożliwe wręcz. I don't know if here it can happen. Nie wiem, czy tutaj but to jest in możliwe. Kenya it is sort of an abomination because men could not allow their wives to go to be preached to by somebody who has got no wife. Bo w Kenii to jest w ogóle czy coś takiego, to jest pewnego rodzaju takim zgorszeniem. Ponieważ ja wiem, więc wiem, że ludzie przychodzili i w ogóle plotkowali między sobą, inni pastorzy plotkowali, obmawiali Kennedy'ego, że co to jest za pastor, który w ogóle nie ma żony. Tam to jest w ogóle takie zgorszenie dla ludzi. I was called all names by pastors in Webuye. Oni mnie obmawiali różnymi, dodając mi różne przydomki jakby. Okay, I had nowhere social place that you could say that you've got friends. Nie było żadnego takiego miejsca, w którym można było powiedzieć, że ja mam przyjaciół. Then I felt in my spirit the only place was all the time in the church. It was a very small building, but I was always there, just crying God. I tylko w kościele, który był bardzo małym budynkiem, czułem się swobodnie, wołając do Boga. You had apostle telling us here that we should not ask God his questions. I asked many questions. I tutaj mamy apostoła, który powiedział, że nie powinieneś ciągle tam prosić Boga, zadawać mu jakieś pytań, ale ja prosiłem, zadawałem to mnóstwo. I didn't have a spiritual father and I didn't have anybody to enlighten the eyes of my mind. Nie miałem żadnego duchowego ojca, nikogo, kto by jakby oświecił moje oczy. So I was asking God, why me? Więc ja mówiłem do Boga, Boże, dlaczego ja? Why have you allowed this in my life? Dlaczego to w ogóle spotkało mnie w moim życiu? What will the members say? Co moi członkowie mogą o mnie powiedzieć? Where will I preach? Where will I preach? Gdzie w ogóle mam głosić? Then there was one boy. I był
był jeden chłopczyk. A son of Mama Carol, you know that? Syn this boy, young boy, the Spirit of God was using this boy to send me messages. I Bóg użył tego małego chłopca, żeby przekazać mi wiadomość. I can remember Isaiah 43, verse number 10. Isaiah 41, from verse number 10, 13, 14. Fear not. I przeczytałam wtedy w Bożym Słowie. Fear not, for I am with you. W Izajaszu, żeby się nie bał. This voice was ever with me. Fear not. I ten głos był ze mną. For I am with you. Bo ja jestem z tobą. So I could wake up and go in the church. Więc mogłem wstać i iść do kościoła. I closed my ears. Say what you want to say, but I want to proclaim the Lordship of Jesus. I zamknąłem jakby moje uszy, mówiłem, powiedziałem, możecie mówić co chcecie, ale ja będę ogłaszał Pana. The first year I preached without a wife, it was a bit rough. I na początku głoszenie bez żony było troszeczkę. Then the second year, now God started working in me. Ale w kolejnym roku Bóg zaczął we mnie pracować. The sick could come into the church. The sick people. Chorzy ludzie zaczęli przychodzić do kościoła. I pray over one. I modliłem się o jednego. God could heal him or her immediately. I Bóg go uzdrowił natychmiast. Now when she goes outside, i gdy ona wyszła, she will be pointing at the church. I ona wskazała na ten kościół. They were asking, what are you saying? Mnai, somebody without a wife? I oni zaczęli mówić, jak to, kto, o kim ty mówisz, o tym mnai? I have seen it was there. People were asking, are you serious? I ludzie mówili, czy ty jesteś poważny? A pastor without a wife? Ten pastor bez żony? I have seen God there. You go and see. Że w ogóle Bóg jest tam, że... When somebody comes, I stretch forth my hand once and she gets healed. So God would heal, he was healing people through me. Bóg przeze mnie uzdrawiał ludzi. God was delivering people through me. I uzdrawiał i uwalniał przeze mnie ludzi. So people started coming into the church. I ludzie zaczęli przychodzić do kościoła. So the pastors, a pastor who has got a wife, a pastor with a wife, members will come from there and come to a pastor without a wife. I teraz ludzie z kościoła, gdzie pastorzy mieli żony, zaczęli przychodzić do pastora, który nie miał żony. So people started coming and they started to come to support me. I ludzie zaczęli przychodzić też i mnie wspierać. A one of the miracles I was seeing. Jeden z cudów, który widziałem. Because I had no money, I had no job. Ponieważ nie miałem pieniędzy i pracy. But one time a member was asleep. Ale pewnego dnia, gdy człowiek. And he dreamt. Gdy jeden z naszych członków kościoła spał i miał sen. He was in a supermarket. On był w supermarkecie. He bought rice. Kupił ryż. He bought meat. Mięso. He bought sugar. Cukier. Cooking oil. Olej do gotowania. Everything that I wanted. Wszystko, czego potrzebowałem. So in the sleep he was looking for me. I w tym śnie mnie szukał. Until he woke up. Aż się obudził. Getting that he was on his bed. Zdając sobie sprawę, że on jest w łóżku. He never slept the whole night. Nigdy nie spał całą noc. He told his wife. Powiedział żonie. Then the wife told him, do the way you dreamt. I on ten sen opowiedział swojej żonie, a jego żona powiedziała mu, zrób tak, jak było we śnie. So that man went into the supermarket and bought everything that I wanted in the house. I ten człowiek poszedł do tego supermarketu i kupił wszystko, co było w tym śnie. I asked him, what is the problem? He dreamt. So that was the first day God started providing for me. I to był pierwszy dzień, kiedy Bóg zaczął mnie zaopatrywać. I preached four years. Głoszę od lat, głoszę przez lata. But in the 4 years I never wanted to hear anything about women. Ale w tamtych czasach nie chciałem słyszeć nic. Because if somebody would tell me about a lady, I would remember. Bo jeśli ktoś by mi powiedział o kobiecie, to pamiętałem tamtą. I still had the pain in me. Ciągle miałem ból wewnątrz siebie. About women. Z powodu kobiet. But preaching the gospel, so I kept very big distance, social distance between ladies and me.
Kiedy wygłosiłem Ewangelię, to starałem się trzymać bardzo duży taki socjalny dystans, teraz wiemy co to jest, między mną a kobietami. I never saw ladies as people who can help me in life. Nigdy nie wyobrażałem sobie kobiet jako tych, które mogą mi pomagać jakkolwiek w życiu. God started bringing many ladies into the church. Ale Bóg zaczął sprowadzać bardzo wiele kobiet do mojego kościoła. Then there are the people who started standing with me, supporting me. I ludzie zaczęli mnie wspierać, być też ze mną. They will tell you, kobiety. Where I preach, women are many, 80%. I ze względu na to, jak głosiłem, to kobiet w moim kościele było bardzo dużo, jest bardzo dużo, 80%. Then the Spirit of God opened my eyes. I wtedy Duch Boży otworzył moje oczy. But not all ladies are the same. Że nie wszystkie kobiety są takie same. Then my fourth year. Fourth year. W piątym roku. Now I started feeling the desire of somebody. I felt now I'm lacking somebody. Zacząłem czuć w sobie takie pragnienie, żeby mieć kogoś. I started feeling I need somebody. Zacząłem odczuwać, że potrzebuję kogoś. Then I called leaders. Poprosiłem wtedy liderów. After getting Brenda, another fear was now. After I got Brenda without leaders knowing. After being lonely, now I started praying, telling God, help me not to get another one like the other one. Gdy poznałem Brandę, zacząłem się modlić w ogóle, żeby Boże, żebym po prostu nie przytrafiło mi się tak naprawdę coś takiego samego. But because the former one I never married officially. Because the former one. Yes. Tak, z tą pierwszą żoną nie było oficjalnie. I had to do things right as a pastor. I robiłem rzeczy jako pastor. So after getting Brenda, I had to organize, tell the leaders. So we organize, the leaders organize for a wedding. Potem jak poznałem Brendę, pogadałem z moimi liderami, żeby to oni też nam zorganizowali. Many people, when the ladies in the church heard that pastor who has been single for 4 years preaching wants to marry, they said they are going to give everything I wanted. I potem jak oni mieli mnie jako pastora w kościele, który przez te 4-5 lat głosił jako nieżonaty, to oni byli bardzo szczęśliwi i chcieli mnie wesprzeć tym wszystkim w tym małżeństwie. God helped me. Bóg mi pomógł. Because it was rough, it is hard to preach without a helper. Bo to było trudne głosić właśnie bez pomocnika. We've been married with Brenda for now 8 years. Teraz jesteśmy małżeństwem z Brendą przez 8 lat. She's a wonderful lady. Jest cudowną kobietą. God brought her to support me. I Bóg przyprowadził ją też, żeby wspierała mnie. She never talks, but her actions. I ona nie chodzi, nie gada, tylko czyni, robi. It is not easy for, let us know this, for a different mom to take care of other kids. I to jest trudne dla kobiety. I don't know if in Poland here, ladies, you are kind enough. You get married to a man who had kids, then you embrace all the kids. Okay. Yes. I to jest trudne w ogóle dla kobiety, ażeby zajmować się dziećmi, które nie są twoje, które są dziećmi innej kobiety. God gave me Brenda, she has done a wonderful job, that lady. I Bóg dał mi Brendę i ta kobieta robi wspaniałą robotę. She got me with my firstborn Jeremiah was in class 7. Yes. Jakby przyszła do mnie, bo zaczęliśmy być małżeństwem, gdzie mój syn Jeremiah był w 7 klasie podstawówki. Jeremiah is now a third year in Karatina University. A teraz Jeremiah jest na uniwersytecie w Karatina. Gideon was in class 5. Gedeon był w klasie 5. Gideon today is in the coast. Teraz Gedeon jest Taita Taveta University, second year. Blisko wybrzeża, blisko Mombasy na Uniwersytecie Taita Taveta. Magdalene was in class 3.
Magdalena była w klasie trzeciej. Today she is the first year in the University of Eldoret. A teraz zaczyna pierwszy rok na Uniwersytecie w Eldoret. To cut things short. Skracając historię. God has done marvelous in my life. Bóg zrobił wiele wspaniałych rzeczy w moim życiu. It is a miracle for me to be found here. A dla mnie to jest cud, że znalazłem się tutaj. One of the miracles God has done. Jeden z cudów, który Bóg zrobił. In Webuye, where I was known to be a man of problems. W Webuye, gdy byłem znany jako taki człowiek z problemami. Today, if you come, the church I'm preaching in. Teraz, jeżeli przyjdziecie do kościoła, w którym głoszę, has got influence in the society. Ma wpływ na społeczeństwo. In the village where I was born. W wiosce, gdzie się urodziłem. Being the last one of the family. Byłem ostatni z rodziny. Today, before they make any decision, I must be called to be there. Teraz, jeżeli chcą podjąć jakiekolwiek decyzje, muszą się ze mną skontaktować, muszę być tam wezwany. In that village, people are now going to school. W tamtej wiosce teraz, z której pochodzę, ludzie w tej chwili chodzą do szkoły. And the church where I'm preaching. I kościół, w którym głoszę. A declaration. The pain in me is that people should see Jesus. Yes. In the church where I'm preaching. Kościół, w którym głoszę. We preach Jesus, number one. Po pierwsze, głosimy Jezusa. Number two. Po drugie. Children to go to school. Dzieci chodzą do szkoły. Children to go to school. Dzieci chodzą do szkoły. And I want to thank God because of you. I chcę podziękować Bogu za was. Finally. God has made you. Bóg jakby sprawił, że się spotkaliśmy. To impact some power in my life. Żebyście wpłynęli mocą na moje życie. They did just come to Kenya because of coming to Kenya. They were not tourists there. Wy przyjechaliście do Kenii z powodu Kenii, nie jako turyści. God sent them to come and look for me. Bóg wysłał ich, żeby przyjechali i znaleźli mnie. And they got me. I znaleźli mnie. Amen. Amen. Today. Dzisiaj. Because of the church of power, the camp of God. Z powodu kościoła Opus Boży, kościoła mocy. In that village there are girls of who are orphans. Today they are not orphans because you've made me to be their father. Są tam dziewczynki w Webuye, tak? Dla których ja jestem ojcem, które były kiedyś sierotami. My testimony is all over. You could help me to feed the widows last year when Corona was at the highest level. Moje też świadectwo stało się dużo potężniejsze dzięki nam tutaj. Mogłem też wspomagać wdowy w czasach koronowy. Finally, on Sunday, I'm going tomorrow. No w końcu w niedzielę wyjeżdżam jutro. And on Sunday. I w niedzielę. We are going to be to have the best speakers in that church. W niedzielę będziemy mieli najlepszy głośnik w moim kościele. Następną niedzielę. So I will not tell them that Jesus can change. It is practical. I nie będę mówił tylko, że Bóg może coś zmienić, bo to jest praktyczne. Right now, when people see my life, they see the change of Jesus in me. I teraz, gdy ludzie widzą moje życie, to widzą zmianę, przemienienie przez Jezusa w moim życiu. I've got a long story, I can talk 2 days. I mam tak długą historię, że mogłem mówić 2 dni. But God has helped me. Ale Bóg pomógł mi. Jesus has helped me. Jezus mi pomógł. Yes, not me.